Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nikt nie może dwóm panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom podniebnym. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się martwicie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują ani nie przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele polne, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie martwcie się za tym i nie mówcie, co będziemy jedli, co będziemy pili, czym będziemy się przyodziewali. Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma każdy dzień swojej biedy. Odnoszę wrażenie, że my jako ludzie bardzo lubimy się martwić. Lubimy spotkać sąsiadkę czy kogoś znajomego i powiedzieć, jakie choroby nas trapią, jakie dzieci są niegrzeczne, co jeszcze mamy do załatwienia, ile jeszcze spraw, które ciągle nam obciążają głowę. Natomiast dzisiejsza Ewangelia mówi, żeby się nie martwić. No ale jak to się nie martwić? Jeżeli byśmy się nie martwili, to być może naszym zmartwieniem byłoby to, że nie mamy zmartwień, że jest za spokojnie. Bo też często mówi się, że jeżeli jest za spokojnie, to znaczy, że zaraz coś wybuchnie. A dzisiaj Słowo Boże mówi wyraźnie, że Ojciec wasz niebieski wie, że wszystkiego, wie o wszystkim, czego potrzebujecie. I właśnie to daje takie poczucie pokoju, że my jako ludzie, którzy ufają Panu Bogu, mamy się już nie martwić o sprawy doczesne, tylko przede wszystkim o Jego Królestwo. Odkąd się urodziła nasza córeczka, to zaczynam rozumieć Pana Jezusa, który mówi, żeby stawać się jak dzieci, bo właśnie dzieci się nie martwią o to, co będą jeść następnego dnia, co się mają ubrać, nie pytają mamy, czy będę miała się w co ubrać, czy co jeść, tylko tak wierzą w miłość rodzica, że ufają, że wszystko zapewni. Tak samo, a właściwie o ile bardziej, Pan Bóg się troszczy o nas. I właśnie troska o Królestwo Niebieskie jest najważniejsza. A czym ona jest? Modlitwą, zabieganiem właśnie o dobrą relację z Panem Bogiem, o wypełnianie 10 przykazań. Jeżeli to wszystko będziemy robić, to wszystko będzie nam przydane, wszystko to, co jest nam potrzebne do szczęścia. Pan Bóg wie najlepiej, co konkretnie jest nam potrzebne i co wpływa na to, że będziemy szczęśliwi tutaj na ziemi. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii najbardziej urzekło mnie zdanie: kto z was, martwiąc się, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Często tak w naszym życiu jest, że tą energię, którą moglibyśmy spożytkować na poszukiwanie Królestwa Niebieskiego, na dobre myśli, na ładowanie się Bogiem, my marnujemy na martwienie się rzeczami, na które kompletnie nie mamy wpływu. Pan Bóg mówi, że nie jesteśmy w stanie tym martwieniem nic osiągnąć, a mimo to my cały czas martwimy się niepotrzebnie, całkiem bez sensu. Dzisiaj Jezus mówi do mnie, pokazuje mi to, że mnie zna, że mnie rozumie, że sam był, jest Bogiem, ale był też człowiekiem. Człowiekiem, który miał takie same potrzeby jak ja. On doskonale wie, że muszę jeść, że muszę pić, że muszę mieć gdzie mieszkać, że muszę mieć co się ubrać, ale właśnie dzisiaj mówi mi, że to nie jest najważniejsze.
Bo jeżeli ja skoncentruję się na poszukiwaniu Jego w codzienności, w moich codziennych zmaganiach z rzeczywistością, w przyrodzie, w mojej modlitwie, to On da mi to, czego ja potrzebuję, bo On doskonale wie, co jest mi potrzebne. Też razem z żoną doświadczyliśmy Pana Boga, doświadczyliśmy tej Jego pomocy w ten sposób, że gdy planowaliśmy małżeństwo, nie mieliśmy kompletnie nic. Nie mieliśmy gdzie mieszkać, nie mieliśmy dobrej pracy, nie mieliśmy też jakoś specjalnie oszczędności i zaufaliśmy Panu, że to On się o to zatroszczy, jeżeli my będziemy Mu ufać, On sprawi, że nasze życie się ułoży. I rzeczywiście, jeszcze przed ślubem mieszkanie się znalazło, dobra praca, w której szybko dostałem awans i oszczędności też jakieś są. Dlatego chwała Panu za to. A jeszcze właśnie w kontekście tej całej sytuacji, jak właśnie nie mieliśmy nic, to potrafiliśmy ufać, a kiedy coraz więcej jakby mieliśmy i zależało od nas, to trudniej było zaufać, bo patrzyliśmy ciągle na swoje siły i chcieliśmy po swojemu. I wtedy najczęściej nie wychodziło tak dobrze, kiedy się ufało Panu Bogu. I właśnie tu jest też taka trudność przy ufaniu Panu Bogu, że często chcemy właśnie po swojemu i nie chcemy dopuścić do tego, aby to On się zatroszczył, bo ciągle chcemy wszystko mieć w swoich rękach. Pan Bóg nawołuje nas też dzisiaj do tego, byśmy zmienili perspektywę patrzenia. Byśmy patrzyli w górę, tam gdzie On jest i abyśmy Jego szukali, a nie patrzyli przed siebie, czy nieraz na dół, na te rzeczy, które są jakby ważne, ale nie niezbędne do naszego życia, już tu na ziemi, ale także do naszego zbawienia. Zdziwiło mnie we fragmencie, który właśnie przeczytaliśmy przed chwilą, że Pan Bóg wyraźnie mówi, że te osoby, które troszczą się zbytnio o sprawy doczesne, są jak poganie. I bardzo mnie to ukuło, że właśnie nasza wiara wymaga tego, aby ufać Bogu pomimo wszystko i żeby nie być jak ludzie, którzy nie mają Boga, nie mają swojego Stwórcy, w którym mogą pokładać nadzieję. I właśnie, ponieważ mamy kochającego Ojca, to On zabiega o nasze potrzeby i jesteśmy naprawdę największymi szczęściarzami na ziemi, że możemy żyć już teraz, możemy już teraz doświadczać Królestwa Niebieskiego, bo już tutaj na ziemi właśnie Pan Bóg się o nas troszczy. Oczywiście Pan Bóg zapewnia nas o tym, że nie musimy się martwić o to, co mamy jeść, co mamy pić, w co się ubrać, ale też nie jest to na pewno zachęta do tego, byśmy siedzieli bezczynnie, nic nie robili i czekali, aż ubrania, jedzenie jak manna spadnie nam z nieba. Pan Bóg mówi dziś do nas, abyśmy starali się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby dobrze nam się żyło tu na ziemi. Ale obraca perspektywę, żeby nie było to celem samym w sobie. Żeby to jedzenie, to ubranie, to mieszkanie nie było najważniejsze, ale abyśmy oczywiście dążyli do tego, by sobie czynić ziemię poddaną. Jednak pamiętając o tym przede wszystkim, kto tą ziemię stworzył i dokąd zmierzamy. To może postarajmy się w tym tygodniu więcej koncentrować się na tym, co już posiadamy, na tym, co Pan Bóg nam daje, zamiast ciągle narzekać, koncentrować się właśnie na naszych brakach, ograniczeniach. Bo jeżeli dziękujemy, to budzi się w naszym sercu wdzięczność, a wdzięczność zawsze budzi radość i pokój serca.